cały czas towarzyszy nam słońce. Kropa? Dobrze jest. No. Fajnie. Jadę batona. Mamy problem, chłopaki. Nie. Bagażnik jest wiertek. Nie! Ja to nagrałem. Też się to. O kur... Dzień dobry, dnia kolejnego. To już będzie trzeci dzień. Jest godzina 7:10. Wstaliśmy i będziemy dzisiaj jechać dalej. Trzeci dzień. Szybko strzeliło, co? Dzisiaj jest trzeci dzień. Także będziemy jedli śniadanie. Jemy szakszukę, tak? Krzakszukę. I twarożek zrobię. Kawkę wypijemy. Idziemy zobaczyć jezioro, co? Co pan robi? Proszę pana, mały serwisik do łańcucha, bo im się to należy po ponad 200 km. Tylko, że ja się miał rower odwrotnie, więc nic nie mogłem zrobić. Przerzucałem to teraz. Gdzie ma pan narzędzia? A tu mam tylko. A tu mam. Dwie drogi. O, no. Proszę. Co jak podstawowe narzędzia? Na serwis rowerowy. Zajmie 2 minuty. Co my tutaj wyrabiamy? No, śniadanko jest, trzeba... śniadanko jest robione, cebulka pokrojona, kiełbaska się kroi, tutaj do krzakszułki wszystko przygotowane. Przepraszam, proszę pokazać, jajeczka się tutaj wysadzają od rana, prawda? Co robisz, Pawełku? Kroję rzodkieweczkę na serek. Twarożek mamy już w naczyniu. Teraz proszę spojrzeć, jak trzeba sobie radzić na wyprawach, kiedy nie mamy miski. Kredy tak, kolorowe. Dobrze. W ogóle pozdrawiamy właściciela tego tutaj, o. Pięknego przybytku. Ale serek będzie. Chcę podusić trochę pomidorków i zaraz dodajemy, moi drodzy, jajeczka. Przykrywamy to wszystko pokrywką i czekamy, aż składniki się ze sobą, co? Zaprzyjaźnią, prawda? Już mam nowy pomysł. A to wszystko dzięki naszemu kompanowi Adamowi. Wczoraj pojechał na rowerze do sklepu. Jak przyjechaliśmy na biwak, było już prawie ciemno, szarwa się robiła. W sumie ty przyjechałeś, jak już było ciemno, już miałeś latarkę założoną, nie? No, załączoną. Także Adaś jest naszym bohaterem wczorajszego i w sumie dzisiejszego dnia. Yo. Pokażę nasze spanko, namiocik trzyosobowy. Chodzą dwa dmuchane z Decathlonu, w sumie te materace. Śpiwory do w sumie niskich temperatur. Sakwy się mieszczą po bokach. Także jest miejsce. Taki widoczek z namiotu. Obóz zwijany został już prawie cały, zwinięty. Zbieramy się do wyjazdu. Pakujemy rowery i ruszamy. Damy kemping. Jedziemy. Kierunek Bartoszyce. Także omijamy Greenvelo, bo stwierdziliśmy, że się nie wyrobimy, a podobno jest dość ciężki teren. A my tu jedziemy odpoczywać, zwiedzać rekreacyjno, przygodowo, więc i tak będzie ciekawie. Wyruszamy. Dziki w komplecie. Jedziemy, jedziemy. Sprzęt sprawny. Lecimy. Trzeci dzień. Trzeci raz z rzędu. Mamy przepiękną pogodę. Delikatnie wieje. Jak na razie z wiatrem w sumie jedziemy. Także górki są. A nie opaliłem. No, opaleni normalnie. Będzie generalnie dowód na to, że się opaliliśmy. Znaczy, że było słońce. Ze spokojem! Ja mam gimbal! Zastraszyłem się o ciebie! Thank you.
uzupełnialiśmy zapasy wody. Łyczek wody, Adam? No to jak woda, to nie jest do końca, ale... A co pijesz? Co, star tablet? Czyli? Izotonik. Izotoniki są pite. Chłopaki ogarniają mapkę, bo się zwisiła nawigacja. Mam 300, słuchajcie. 2 godziny trasy i 300 km. W zeszłym roku, jak jechaliśmy, to 300 nam wybiło przed końcem trzeciego dnia. A mają początek trzeciego, więc to jest wielka różnica. Witam. Właśnie zrobiliśmy przerwę na kawę. Teraz troszkę wieje na trasie. Cały czas towarzyszy nam słońce. Kropa? Dobrze jest. No, fajnie. Jadę batona. Mamy problem, chłopaki. Nie. Bagażnik i pierdek. Nie. Ja to nagrałem. Też się to. O kur... What the fuck? Masz 40, nie? Za to jak to... jest możliwe, no ale na... Jooo, ale zobacz jak poszedł. Ja mówię, matko bosko, mówię, co się stanęło? Opa, ale wiecie co? Coś wymyślimy, no musimy. A propos to, zrobimy sobie przerwę na kawę. Prostuje Adam blachę. Żeby usztywnić to pęknięte. Miejmy nadzieję, że nam wyda akurat na te dziurki i przykręci do tego. Ej, idzie. Serwis jak 150. Proszę tak. No, wyprostowane, zaraz będziemy mierzyć. To od dołu? To z powrotem dalej. Tak. Teraz tak. To jeszcze odkręć. Matkę. Idealnie pasującą praktycznie w otwory. Chodź git. I tak. To na muszki. Objechany był. Łeb od śruby. Boże, nagrałem. Ale zrobiłeś. Wszystko idzie dobrze. Ile wystaje? Bardzo dobrze. Wystaje. Ja się rączę na razie. Dobra. Bo on jest objechany, to muszę dokalić najpierw to. 300 coś. Styknie idealnie, to będzie. Idealnie to styknie. No. Co ty gadasz? Daj po. Nasz Desidermeister właśnie gwintuje. Proszę bardzo. Normalnie idą wiry. Impusikiem. Bo była za mało otwór, bo na śrubę, wiesz. Ja bym to nazwał rozbijaniem otworu bardziej. Gwintowanie nastąpi wkręcenie na krew. Bardzo możliwe. Adam już przygotowany ze śrubeczką. No i tutaj będziemy wzmacniać. I to będziemy używać. O. Ale jak u niego potrząsą. I co majstrę? Chodzi? Popilnikuj. Niczego. Takie narzędzie od niczego. Piękna robota, panie. Teraz wgrywasz to w sumie co ja ten. Jeden miał blaszkę, drugi miał śrubokręt, czwarty miał imbus. Teraz tak, po wyślotu ja będę to ściągał, a ty... Z jachem skręćcie tą śrubę. Na dole czy na górze? Tutaj musi być trzymane. Ja to ściągam do siebie. Johnny, powiedz kiedy jesteś gotowy. No. A tu musi być na hama tak skręcony. Dobra, to teraz muszę zrobić tak. Dobra, tam jest na kleju. Jeszcze to dokręcimy tylko. Teraz dwie trytki, tutaj jedna, tu druga. Teśma dookoła i... Ja. Jedziemy dalej, chłopaki. To jest tak. To zrób ładnie tak, symetrycznie, dokładnie tak.
Nie, no musi być ładnie, no co? No tu widzę, że pan robił już tym kciukiem, coś pan... Czasem. Starymi kombinerkami tak jest, niestety. Ale pykło. Wjedziesz z tą taśmą? Mocniej, mocniej. Mhm. Tak, przygotowany sprzęt. Póki może jechać dalej. Panie... Ale jest tak samo wysoko? No. Serio? Laska jest idealnie podobna. To jest... Trochę niesamowite. To się dzisiaj dzieje, to się nie dzieje. Ale ogarnęliśmy. Także bagażnik naprawiony. Powoli będziemy jechać dalej. Także jednak działanie grupowe opłaca. Szlak rowerowy Grinvelo. Z Elbląga zaczęliśmy. Uciekliśmy tutaj na plato. Tutaj, przy tym jeziorze spaliśmy. Teraz wróciliśmy znowu na szlak i nim jedziemy. Ale docelowo odbijamy trochę niżej na Bartoszyce. I teraz pytanie, jeżeli będziemy mieli siły, bo o to najbardziej chodzi, spróbujemy bić tutaj góry do góry szlakiem i dopiero tutaj odbijać w dół, bo tu gdzieś w tych rejonach, z tego co pamiętam, jest Ełk. Nie, tu gdzieś chyba, ale jeżeli nam się nie uda, to tu już będziemy ciąć na ukos. Mikołajki, może zahaczymy te rejony ogólnie. Najbardziej interesują nas jeziora, przy których chcielibyśmy zobaczyć te właśnie piękne, polskie, wspaniałe nadury. Rozklejamy gdzie indziej nasze naklejeczki. Jak ktoś znajdzie taką naklejkę, zrobi sobie z nią zdjęcie, to będzie super. Jedziemy z starym nasypem kolejowym. Moi drodzy, szlak Grinvelo. Spójrzcie, jak tu wygląda, po prostu bajecznie. Jedziemy starym nasypem kolejowym. Jak widać, po lewej i po prawej barierki. W kolorze oczywiście zielonym, Grinvelo. Piękne pola, łąki, bagna i inne tereny. Jest po prostu bajeczny. Tropa. Kamienie wylatują z potopą. Dokładnie. Uwaga do operatora kamery, czyli Janka. Powiedz mi, czy tak jak mówiłeś, że proste, tam gdzie nie widać końcu drogi i płaskie powierzchnie są dla ciebie straszne? Mega, po prostu. A powiedz, czy ta droga nie jest teraz zbawieniem? Bardzo tego nie lubię, ale ta droga jest dla nas zbawieniem, bo było bardzo dużo podjazdów, zjazdów, podjazdów. Więc tak jak widać, tak możemy jechać. Fenomenalny odcinek to był? Piękny, 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 panie! Pytanie do chłopaków, jak się podobała trasa koleją? To było piękne, siwy dym, 40 na godzinę bez zajęcia kolesia. Bagażnik daje radę. No, dojechaliśmy do Bartoszyc. Tak? Bartoszyce? Czy? Tak? Tak? Nie. Nie widzę. Bartoszyce? To tak. Idziemy dalej. Mamy na ten moment 80... Ile? 85, ale co, obawiam się o mój talerz. Czy on to wytrzyma?
Bardzo piękna sterówka, zaraz filmujemy. Co robimy? Bierzemy się za spożywanie obiadu. W restauracji jakiej? No, Bazyliszek? Bazyliszek, restauracja Bazyliszek, Bartoszyce. Bartoszyce, rynek główny. Polecamy, porcje wyglądają na super. Obiadek zjedzony. Teraz 30 parę kilometrów w stronę noclegu. Ciśniemy. Zatrzyma. Panowie, trzeci dzień z rzędu, 100 km ponad. Jest. Dalej! Da się. Pokusiłbyś się o podsumowanie dzisiejszego dnia, jak ci było? Jaka trasa fajna, czy nie? Zdecydowanie pozytywne wczoraj, z racji tego, że nie było tak stromych podjazdów. Najlepsze widoki to były chyba te rzepaki. To było niesamowite miejsce. Pola rzepaków, ten po prawej, po lewej. Jestem dumny z nas, że zrobiliśmy tyle kilometrów. Nie zakładałem, że dzisiaj tyle zrobimy. Ja też nie. W ogóle nie zakładałem. No i przygoda tak naprawdę może dopiero się rozpocząć, bo dzisiaj śpimy do cicha. Będzie co dzisiaj organizować spanka? Słońce tam, no. Słońce jest super. Rozpieszcza nas, naprawdę. Żaby się po pola. Jesteśmy w Korcze, zakupy w Biedronce. Dzisiejsze nasze miejsce noclegu. Będziemy spać. Takie mamy okoliczności spania. Drewienko jest. Las. Namioty. Kropa palisz petka. Masz se? 120 km? Możesz. Adam, co robisz? Napisałem ludzik. Zostaw się gdzieś. Johnny? Mam chill bombę. Siedzę i... Siedzę. Cisza? W jakiejś remizie tam grają imprezę. Ale tylko taki delikatny basik słychać. A tak to przed chwilą biegały sarenki. Jest super. Proszę sprawdzić. Stojak się sprawdza. Pyrki się gotujką. Będzie proszutki. Ognisko jest. Johnny wpierdziela śledzie. Nie zjedliśmy. Śledzie z pyrkami. Adam, podoba ci się? Jest bardzo. Urzeczywistnienie marzeń. Zawsze marzyliśmy o tym, jak tu dziczki jesteśmy, żeby w lesie spędzić na dziko noc przy ognichu, zrobić sobie jedzenie na ognichu i spełniamy to. Fantastico. Też tu jestem jak coś. Jak coś?